będą ich zwać bandytami, inni będą w nich widzieć rycerzy. Za 30 srebrników sprzedanych, któż w historię ich dzisiaj uwierzy? Któż w historię ich dzisiaj uwierzy? Kto im odda należne honory? Kto im pomnik w pamięci zbuduje? Kto postawi ich dzieciom za wzory? A kto pamięć w gazecie opluje? A kto pamięć w gazecie opluje? Wywlekali ich z celi nad ranem szarzy ludzie bez nazwisk i twarzy. Wywlekali z nich duszę, odbierali im życie, lecz nie mogli odebrać im marzeń. Lecz nie mogli odebrać im marzeń. A marzyli, że kiedyś się stanie, będzie Polska po Lwów i po Wilno. I rzucali swe życie na szaniec, bo do celu tak było im pilno, bo do celu tak było im pilno. Zanim okrzyk się spotkał ze strzałem, zanim kula się w piersi zaryła, jak modlitwę ostatnią szeptali, że nie zginie, że będzie wciąż żyła, że nie zginie, że będzie wciąż żyła. Zostawili swym wnukom testament krwią pisany na murze kamiennym, żeby stali, gdy wszyscy upadną, by świecili, gdy stanie się ciemność, by świecili, gdy stanie się ciemność. Zdrajcy będą ich zwać bandytami, my będziemy w nich widzieć rycerzy. Za 30 srebrników sprzedanych, któż w historię ich dzisiaj uwierzy? Któż w historię ich dzisiaj uwierzy? Ojczyzna ich chwali. Wróg chciał ukryć
bohaterów, zatrzeć po nich ślad na ziemi. Pamięć o nich zmartwychwstała, powrócili do nas w chwale. Polscy żołnierze niesłomni, nie wstydźcie urzeni, nie wstydźcie urzeni. Wydobyci z niepamięci, bohaterscy, choć wyklęci, teraz lubą są ojczyzny, za swe czyny oznaczeni. Bohaterów, zatrzeć po nich ślad na ziemi. Pamięć o nich zmartwychwstała, powrócili do nas. Człowiek, który dostał się jako wolontariusz z Armii Polskiej, ochotnik do obozu koncentracyjnego Auschwitz, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie warunki do tego, żeby tam wnieść jakieś materiały, jakąś bibułę, jakąś broń, były zerowe. Tak? Samo poświęcenie, że ktoś się tam znalazł, to było wielkie bohaterstwo. No cóż, nawet zakażonymi pszami zakażano kapo. Zakażonymi tyfusem. Taka konspiracja. Uciekł stamtąd. No i został... Mógł uciec na zachód, ale został w Polsce i został zamordowany na Rakowicku. Brawo.